Jest, Guli, cały czas jesteśmy, nie? Jesteśmy z hejterem po pojedynku z Tejkwanem. No contest ostatecznie, rozmawiałem przed chwilą z Patrykosem. Wydawało mi się, że wygrałeś, że lekarz przerwał ten pojedynek i twoja ręka powędrowała do góry. Ostatecznie no contest. Co, jak to skomentujesz? Znaczy, jestem niezadowolony z tego werdyktu, sądzę, że widownia też. Nie chciałem specjalnie mu tego palca, wsadziłem go faktycznie, na powtórce zobaczyłem, że był tam palec w oko. Może nie perfidnie, tak, myślę, że tam kawałeczek mogło dotknąć, ale na pewno nie było to specjalnie zrobione, żeby zakończyć walkę i popsuć komuś kupony, bo doszły do mnie wiadomości też, że mam komuś przelewy robić, bo im kupony popsułem. No nie chciałem czegoś takiego zrobić, będzie rewanż, będziecie mieli na pewno szansę się odkuć. Pokażemy jeszcze raz, co potrafimy. No, mimo wszystko jestem pod wrażeniem, przygotował się bardzo dobrze, jest to bardzo mocny zawodnik, no ale chciałem dać z siebie wszystko, po prostu już tam później nie było siły, nie panowałem nad wszystkim i, no i ten paluszek tam wszedł, nie? Niestety, no to już nie moja wina, no. Tejkwan, tak, no, jeżeli chodzi o palec, widać było, że to nie jest intencjonalne, natomiast Tejkwan bardzo ładnie pracował i kopał cię. Powiedz, czy to robiło na tobie wrażenie? Znaczy się, na pewno były te uderzenia bardzo silne, ale też ja jestem taki, że po sobie nie pokazuję i walczę dalej. I myślę, że bym dotrwał do trzeciej rundy na spokojnie, gdyby tej walki sędzia nie przerwał. Dawid Malczyński poddaje trójkątem nogami właśnie Pączka z pleców. Twoja brazylijska, twoja brazylijskie jiu-jitsu, twoja domena wręcz. Dobra, Uke. Ustaliłem. Zrobiłeś dwie jednostki treningowe. Wczoraj i dzisiaj. Tak jest. To wszystko się zgadza. Jeszcze tutaj Uke nie wie. Trzy treningi jeszcze zrobiłem ze znajomym, z kolegą takim. Też był u mnie w narożniku. Trzy treningi jeszcze z nim zrobiłem, zanim tutaj przyjechałem. Więc pięć treningów łącznie. Myślę, że to nie jest olewanie, bo jestem nastawiony psychicznie bardzo mocno i bardzo dobrze. Jestem przygotowany psychicznie, więc to nie jest olewanie, nie olewam nigdy przez swojego przeciwnika. Jestem przygotowany w 100% psychicznie, a jeżeli chodzi o umiejętności, no to tak jak wszyscy widzieli, no po pięciu treningach tyle mi się udało nauczyć. Rewanż z Tejkwanem kiedy? Rewanż z Tejkwanem w czerwcu będzie, na następnej gali. Chcę tego rewanżu, zobaczymy, czy on będzie go chciał. Tyle, że tak jak mówię, zobaczyłem, że bardzo dobrze się przygotował, jest mocnym zawodnikiem i nie wiem, czy nie będę chciał tutaj zmienić zasad, czyli w MMA po prostu, żeby tego nie zrobić. Myślałem, że powiesz, nie wiem, czy nie będę chciał zmienić swojego podejścia i zacząć trenować do walk jednak. To też na pewno się przygotuję mocniej, bo to już jest jednak rewanż, on wie, do czego jestem zdolny, już tutaj będziemy siebie wyczuwać, będziemy wiedzieli, kto do czego jest zdolny, więc lepiej się będzie przygotować mocniej w tym na tą walkę, na rewanż. Uke, załatwiłem ci, że twój podopieczny będzie już przychodził na treningi do ciebie i będzie się przygotował do kolejnej walki. Ale przepraszam. Ja nie powiedziałem tak. Ja powiedziałem, że się lepiej przygotuję, ale nie, że będę tam chodził sumiennie. Ja mówię, drzwi wyważyłem. Ja wiem, że znam tą historię. To mówisz o hotelu. Nie, jeszcze na chacie też. To dwa razy. O hotelu, cicho, hotelu dobra, to była inna sytuacja. Cicho, to nie mówimy, nie? Bo drogie drzwi były. Ale generalnie, Uke, przegrałeś flaszkę. Flaszkę z tobą przegrałem. Powiedział tak, że do 44 sekundy hejter wygrywa. Powiedziałem, że do 44 na pewno nie wygra. No. Co mi za flaszkę sprezentujesz? Bardzo dobrą łychę. No to, moi drodzy, dzisiejsze after party już wiadomo, ale jak się skończy. Nie drogą, ale bardzo dobrą. Nie tam. Drogą i dobrą. Na biednego nie trafiło. Ja wiem, przecież ten wąs trzeba podkręcać pieniędzmi. Nie, no mordo, ja jestem biednym studentem polskiego kraju. Jasne. Już mi właśnie za dość kawy piję. Spoko, ja brzydę, nic nie mówię. Brzydzę się alkoholem. Brzydzę się alkoholem. A ty przyjechałeś na Harleju, że masz taką tą? Tak, na Fatboyu. Fatboy. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wywiad, hejter, piąteczka. Dziękuję uprzejmie.